Panie i panowie, sprawa wygląda tak. Ostatnio chodzi za mną granie w LoL-a. Więc zbierałem się, żeby nagrać swój pierwszy filmik tutaj i zobaczyć waszą reakcję. Dodam też, że bardzo chciałem zacząć grać Aurelion Solem, bo mi się podoba. Po prostu jest piękny. No a w tej nowej wersji kompletnie go nie znam i nie ogarnę. Dlatego też, zanim doszło do tej gry, którą teraz zobaczycie, zagrałem 7 normali. Z różnym skutkiem. No powiedzmy, że kurde, nie szło mi najgorzej, ale raczej ten poziom był trochę niski chyba. Więc nie wiem, co się teraz wydarzy, aczkolwiek chodzi mi po głowie, żeby zostać OTP Aureliona, a więc wziąłem na siłę Aureliona w Katarinę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, mam wrażenie, że nie. Zobaczymy, jak bardzo sfiduje, czy może jednak okaże się świetnym graczem. Także zaczynajmy tę szaloną wycieczkę. Szalony rollercoaster. Zardzewiałe ręce Nozi. Na midzie kontra Katarina. Już się nie mogę doczekać. No dobra. Więc wielu rzeczy jeszcze o Aurelionie nie wiem. Wiem natomiast, że dobijanie creepów za pomocą E jest chyba całkiem wskazane, z tego względu, że wtedy stakujemy sobie gwiazdki. No a gwiazdki chcemy nastakować, żeby nasz meteor był potężny jak najszybciej, żeby po wbiciu 6 poziomu, żeby to już był ten meteor taki z impaktem, a nie ten meteor taki, taka kubka, taka, że nic nie robi. Taki wypierdek, że się śmieją z ciebie, jak rzucasz tego meteora. Dobra, troszkę przypieczony. Troszkę delikatnie przysmażony chłopek. Można powiedzieć chłopeczka, ale raczej chłopek. Patrząc na czempiona, to chłopeczka, ale raczej chłopek. Dobra, mamy też W. W już otwiera nowe możliwości dla nas, ponieważ możemy sobie resetować Q potencjalnie. Tylko że z katą to jest w ogóle ciężkie, bo ona się tak porusza, że... Też wiem, że powinienem tapować Q czempionów, żeby aktywować kometę. Więc jak tylko mogę, to powinienem zrobić tak. No dobra. To tyle teorii. Tyle się nauczyłem w ciągu 7 gier. Teraz tak, skupiony jestem, mam taką tunel wizję. Dobra, dobra. Ale muszę się rozglądać, bo przecież to jest postać, która potrafi roamować. A skoro potrafi roamować, to trzeba roamować, tak? Ten chłopek coś się koki robi z jakiegoś powodu. Coś tu się dziwnego dzieje. Dobra, kometka, kometka. Jak będzie okazja? Jest kometka. Weźmiemy tego CS-a. Bejziczka jeszcze wrzucimy. Przypieczemy troszkę. Może bardziej? Gdzie ten chłopak idzie? Lecę, lecę. No i mam nawet killa, dobra. Szkoda, że nasz sojusznik padł. A w ogóle najlepsze jest to, że ja kompletnie nawet nie wiedziałem, że to się dzieje, bo tak byłem strasznie skupiony na tej kacie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że ja mam strasznie dużą tunel wizję, że to jest takie... I mój wzrok jest tak nieprzyzwyczajony, że kompletnie nie wiem, co się dzieje. Dobra. Typujmy. Mamy całkiem sporo pieniążków, więcej CS-ów. W ogóle chłop, jaki nick ma. Mamy w razie czego teleport. Dobra, więc... Wydaje mi się, że pierwszy item to powinien być Rylai Crystal Scepter. Więc chciałbym takiego Rylai Crystal Sceptera zacząć budować. Dobra, jak on tutaj transpuszuje mi tutaj jakiegoś plate'a? Chyba nie. Chyba na luziku, nie?
No stracę niestety tutaj dwa CS-ki. Mam nadzieję, że nie stracę więcej. Dobra, tego też straciłem. No ale w porządku, już jestem tutaj w domku. Już tutaj krążę, żeby kometę nałożyć. Ta kometa tak... No na takim ciupusie jest, to nic nie robi. O, że ja zmisowałem to? Dobra, dobrze, że tego nie zmisowałem. Dobra, 28. Ciekawe, czy da się mieć te 75 do 6 poziomu. Czy to jest w ogóle możliwe? Jak się okaże, że tak, to uznam, że jestem naprawdę kupą. No. Natomiast jedno jest pewne. Ta kata, ona mnie strasznie respektuje. Strasznie się mnie boi. Na pewno minusem jest fakt, że ja nie mogę przerwać jej ulta. To znaczy, mogę to zrobić tylko R-ką. Czyli taka R-ka za R-kę, nie? O. Jest tutaj. Dobra, teraz będzie R-ka szła. Jukes, the Jukes, niestety to za mało było, ale wydaje mi się, że powinniśmy, no dobra, 2-2. Oj, no nie mogę powiedzieć, żeby to było dobre dla mnie, bo ta kata ma 3-1 i to mi się nie podoba. Dobra, użyjemy teleportu. Ciężko, ciężko na tę katę przetrwać w teamfightach. Ciężko się uwolnić od niej. Oj. Dobra, puszuję, bo on raczej recaluje się. Albo i nie. Ale na pewno nie ma ulta. Ej, co? Co tu się stało? Czemu on ma ulta? Ile to ma cooldownu? Dobra, niech on sobie przytrzyma tutaj. No dobra, powiem szczerze, że zepsułem to strasznie. Myślałem, że on tego ulta nie ma. On też jakby darował mi życie. Pewnie niespecjalnie. Myślał, że po prostu ja się już spalę, albo te autoataczki minionków mnie zabiją. Także tu mi się troszkę poszczęściło. 46 staków gwiezdnych. Bot wygrywa, a u nas wygrywa top. Na midzie jest takie even, gdyby nie te fragi takie spoza linii. No dobra. Pamiętajmy, że Aurelion skaluje się bardzo potężnie do late game'u. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo te gwiazdki cały czas rosną. Patrzę na tego bota i kurde... O, jest, dobra. No troszkę teraz tej karty się boję, ale nie powinienem aż tak chyba. Po prostu nie mogę zrobić all in. Teraz zróbmy tak. Może coś zaraumujemy. To jest ten, o, pink. Weźmiemy go. Nawet kurde łatwo go wziąłem. Myślałem, że chłopak będzie coś tam kombinował. Okej, widzę tego Warwicka, ale to raczej nie jest równa walka. Chociaż Warwick ma ulta, jakby się skupił na kacie. Mocno został zbity. Nie wiem, mimo wszystko ta kata jakaś taka wystraszona jest. Może to ja powinienem jakoś... O, bolało.
Może to ja powinienem jakoś bardziej agresywnie grać. Może ten matchup jest tak naprawdę na plus dla mnie, tylko ja jestem takim cipciusiem trochę. No ładny masz zasięg tego skoku, trzeba ci przyznać. Dobra, co z tym bociszem? No to się uda. Przyszedłem tutaj, żeby dostać w pierdziel i się zrikolować. To niezły chłopak, niezły gang. Tylko powiedzcie mi, gdzie jest w ogóle nasz support. Support Heimer, to pewnie dlatego. I poszedł mnie teraz trollować, tak? Co on kurde robi? No ciekawie. Karma, uspokój się, co ci jest? Dobra, nie będzie tak. Nie będę tutaj ryzykował, że mi chłopek ucieknie. Okej. Okay. 2-1, 80 CS-ów. Powiedzmy sobie wprost, gram to jak ciapeks, ale jest to moja ósma gra. W tym pierwszy ranked. Pamiętajmy, że jestem zestresowany. Jeszcze muszę gadać do mikrofonu, nie mogę się skupić. A że jestem chłopeczkiem, no to wiadomo jak jest. I teraz tak, tłumaczy się chłopek, nie? Ale po prostu ja bym bardzo chciał, żebyście byli zadowoleni z mojego performance'u. Dobra, no jest tutaj kata. On zobaczy, że mnie nie ma, to zacznie tak agresywnie, pewnie. No tutaj chłopek zaczął agresywniej, bo zobaczył, że ja jestem. Nie wiem, dlaczego Q mi się samo aktywowało teraz, bez wciskania. Jest to bardzo dziwne i powiem wręcz, że jest to bardzo niewskazane, żeby tak się działo. Dobra, nie ma jej. Mamy teleport. Kurczę, szkoda, że ten Kha'Zix tak ładnie tam wymiata. To ten bocik jest troszkę kulawy. Pytanie brzmi... Czy my to jakoś karniemy z tym tam kęczem? Na pewno będzie to gra, w której muszę się popisać. Muszę wznieść się na nowe wyżyny. Ale jak na razie ta farma to tak nie zapowiada, żeby tak było. Bo tak, wbić się w katę nie mogę solo, żeby ją zabić. Ona musiałaby spalić ulta i być po prostu bez ulta. Wtedy bym mógł. Do końca. No i niestety. No ale dobra, shutdown, to jest coś. Teraz Kata będzie miała shutdown. Mój pink ward sobie stoi? Nie, to nie jest pink ward, czyli musieli go zdjąć. Te obiektywy cały czas spadają, dobra. Heimer gdzieś tutaj sobie zaczął biegać. Tylko, że Kata tu wjeżdża i dobija. Nie no, chłopki, dobra, ja wiem, że wy fidujecie, ale nie poddawajmy się.
nie można. Podobno ta gra jest tak skonstruowana, że da się wrócić do tej gry. Dobra, idę na topa. Jak on tam wymiata ich? Nie mogłem lecieć. Powinienem był przelecieć tu i siać ogniem i użyć E w trakcie lotu. Dobra, jestem słabym Aurelionem. Ale dobra, dobra. Mam tam jakiegoś killa shutdowna. Więc to jest chyba git. Dobra, postawmy warda w sklepie. Kupmy maskę. Trzeba progresować. Dużo będzie zależało od mojego pozycjonowania się. Myślę, że Zonia też będzie bardzo wskazana tutaj. No i ten tankecz jest nadzieją. Ten tankecz jest naprawdę mocny. To jest mocny zawodnik. Razem z nim myślę, że możemy to zrobić. Ciekawy jestem, czy on może mnie ratować przed katą. Czy mógłby mnie zabrać do żołądka na przygodę? Kiedyś tak się dało robić. Nie wiem, czy tak się dalej da. Dobra, chłopeczki, czekajcie. Wypuszczujmy to. Oni się biją tam. Czemu mnie smok bije? Jestem smokiem. No idź sobie, smoku, już. No pierdziele. No i co ja mam zrobić? O, czyli może tak robić. O Boże. Ja nie wiedziałem, no wcisnąłem W i od razu się przerwało. A, ciężka sprawa, ale ten tankecz jest dobry, no. Tylko kurczę, ja mam takie problemy, żeby uciec z tym Aurelionem. I jeszcze właśnie nie do końca rozumiem, jak te skille moje działają. Czy ja mam przytrzymać W, czy mam wcisnąć i wyłączyć. Tutaj sobie tak ustawiłem, a tutaj mam chyba natrzymanie. Ale tu jest recast and flight early, czyli muszę wcisnąć jeszcze raz. To dziwne, nie? Bo niby zrobiłem dobrze, a nie poleciałem w ogóle. Może jeszcze być tak, że ktoś mi to może przerwać. Zobaczmy. Dobra. No nie jest najgorzej. Zawsze z tych gleb moich coś się dzieje. Zawsze coś tam mogę z tego wyciągnąć, więc może nie ma jeszcze tragedii. Jest ta kata. Ona cały czas ma level nade mną. To mnie tak trafia. O Boże. My bez tego tankecza to w ogóle nie powinniśmy podejmować jakiejkolwiek walki. Dobra. Dobra. Aronik. Siemaneczko. No i się tu krzątają, skubańce. Baron jest raczej niemożliwe do podjęcia teraz, ale mógłbym może zrobić tak. Okej, super. Dobre rozpoczęcie walki. Dobra, nie lecę w ten sposób.
Volibear jest bez pozycji teraz. Powinniśmy to wykorzystać. Oj, oj, oj. No i prostowałem mnie właśnie. Kurczę, źle się wypozycjonowałem znowu. No i wszystkich porobili. Tamten jest najmocniejszy, a on gdzieś popłynął w silą dal. Mam nadzieję, że tego nie poddadzą. Bo to jest bez sensu, trzeba próbować. Dobra, więc chyba Zonia, chyba to jest... chyba to jest ta droga. Bo jak się tak nie wypozycjonuję jak trzeba, to muszę mieć jakąś odpowiedź na to, żeby moi teammates mogli coś tam też zrobić. A może nawet, żeby mnie tam Kench zabrał z tych nieprzyjemnych miejsc. Pójdź tutaj. Bo on jest raczej, kurde, wytrzymały sobie da radę. Ale sfarmiłem, kurde, prawie nic. Wezmę jeszcze jedną falę, mam teleport. Dobra, przeniesiemy się tutaj. Znowu jest ta sama lokacja. Kurczę, powinienem teleportować już chyba. Dobra, to chyba nie było takie złe. W sensie chyba za długo czekałem z tym teleportem. Ale... Oj, oj. Dobra, we dwóch, tak? Jest ten tamkę, czy to jest naprawdę maszyna? Dobra, no chyba mamy tego barona. Elegancko. Szybki recall. To może być nasz comeback. Nie, nie, nie. Jaki Blackfire Torch? Ja muszę zrobić to. Nie, no ten tankage to jest maszyna, naprawdę. Już mam mojego honorka. Paprik. Zapamiętam to imię. Mój pierwszy ranked Aurelionem razem z Paprykiem to był dobry experience. Polecam tego przywoływacza. Nie poddał się, chciał wykierować. Okej. Okay. To leczy, tak? Mogę tam być w 5 sekund przy was. Dawaj laserek! O! Chłopeczku! Nie! Zabijesz mnie tam, Kench! Tam Kench mnie chciał zabić tym smokiem. Braterskie morderstwo. Dobra, torch. Dawaj tego torcha, bo... Wydaje mi się, że potrzebuję go na te targety typu Volibear.
A raczej na target Woliber, bo chyba tylko on tam jest taki gruby. Natomiast dobra, no już tam trzymałem jakiś dystans gdzieś tam. Czułem się dobrze. Dobra, ale robię jakiś damage. Nie wywalajcie się, proszę. No dobrze nam idzie. Widzieliśmy w ogóle tego smoka? Chyba nie. Fajny zasięg mam na tym Q już. Taki znośny. Ach, tylko kurczę, jakoś szybko mi HP-ki ubywają. Dobra, trzeba coś farmić. Bo w ogóle tej farmy nie ma. No tylko teraz... A, dobra, tu nie ma tureta. Okej, jest git. Muszę ich tak bardziej, kurczę, polatać za nimi, bo ja przecież jestem maszyną do slowowania. Natomiast granie tym Aurelionem to jest naprawdę wspaniała sprawa. Daje mi to radość, przyznam szczerze. Nie jest to dla mnie proste, ale... Ale czuję w tym radość. Dobra, jak oni nas tutaj chcą zamknąć jakoś, czy... Bo... Heimer to już prawie pada. Ciężko się z nimi walczyć, to trzeba przyznać. Takie. O! O nie! Nasz przyjaciel. O! Nie dobrze. Nice, dziękuję. Jezu, jak on mnie uratował. Jaki ten tankecz, to jest dobry ziomuś. Ja nie mam pytań. Jaki to jest dobry chłop. Apryk. Wspaniały gracz. Dobra, idziemy próbować dalej. To bez niego to nie ma sensu. Ja muszę na niego czekać. On jest sensem tej gierki. Za mało mam wiedzy na temat tych czeluści i dżungli, więc muszę grać ostrożnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Dobra, to był zły pomysł. O panie! Tak się da Kha'Zix'em teraz grać? On ma ulti, tak? Nie ma. O kurde, no to nie. Beze mnie jest trochę ciężko tego niedźwiedzia zrobić. Mam wrażenie, że jestem im potrzebny do tego celu. Ten tankerz jest pancerny jakiś. Co on w ogóle... On ma nieskończenie wiele HP, jemu cały czas to rośnie. Nie wiem jak, ale jakoś. Ja to ładnie wyczuła teraz.
Ta tamka, czy to już tutaj walczy o życie? Dobra, muszę mu pomóc. Kurde. Za bardzo w środek się wbiłem. Ale myślałem, że oni się tak przestraszą i że ja szybko spalę tę karmę i w ogóle będzie super. Natomiast muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się gra z tamkęczami, bo daje mi to taką dodatkową warstwę wytrzymałości. Przeżywalności, o tak. Dobra, mamy torcza. No tylko mam 150 CS-ów w 30 minucie. Troszkę słabo. Ale gdybym dobrze walczył, to bym to nadrobił. Tylko, że no właśnie, no Warwick, jak nie zabijesz tego, to naprawdę. Okej. Okay. Kha'Zix 17 level, no kurde, też ładnie tam ciśnie. Ops. Zostać zabitym przez cipkę, tak. Jedni by się cieszyli, drudzy zasmucili. Dobra, no 16 level by się przydał, bo miałbym wtedy level 2 ulti. Okej. Okay. Level 2, level 3, co ja gadam? No dobra, nasze dekery też nie ma zbyt dobrego performance'u. Kurczę, ciężko jest się wypozycjonować naprawdę dobrze na nich. Okej, okay, przerwał mi to. No dobra, czyli oni mogą mi przerywać ten lot, okej. Okay. Ciężko, bo oni się strasznie we mnie wbijają, tak od razu wszystko. Jak to zrobić, żeby to zrobić? Chyba powinienem jakiś przedmiot do przeżywalności wziąć, bo tego damage'u i tak nie mam kiedy zrobić. Ojoj. Troszkę lipa, że mamy tego Heimera na supporcie. Jakby to jest normalne, czy tak powinno być? Dobra, zrobię tak. No i znowu się wbiłem jak debil. No niestety widzowie, mój pierwszy rankiet Aurelionem wygląda tak jak wygląda. No i teraz pytanie, czy powinienem grać w League of Legends, czy nie? Tęsknicie? Nie tęsknicie? Może jakaś montowana liga jakaś? Nie wiem, ale chciałem sobie zagrać. Ciekaw jestem, co powiecie. Co, jewcy?